miał pod sobą oddziały partyzantka WIN w inspektoracie Puławy. Wiedział, że bój jest przegrany, mógł wyjechać, ale on nie chciał swych braci zostawić. Został tu, gdzie jego dom. Walczył przeciwko czerwonym, obwodził wierzchołyski. Tam się dostał do niewoli, lecz z transportu migiem prysk i wrócił do podziemia związku walki zbrojnej jako dymek. Później Orlik świadomie myśląc o Polsce, zagrożony więzieniem tak jak inni spaleni, poszedł konspirować w lesie w imię polskiej idei. 15 pułk piechoty AK, tak zwane wilki, niestraszna niemiecka szmata, plec bolszewicki. Jechał konno do soby tych ryk przed ruskimi czołgami. Niestety nie dotarł do powstańczej Warszawy, oddział został rozwiązany, a rok później wiesz, ponownie powołany w 1945. Podporządkowany DSZ, potem WIN. Codzienne batalie weszły w krew, były niczym tren. Major miał polski sen, ta ziemia dla niego wszystkich, i hardo bronił jej w Puławskim czy Kozienickim. Nie miał 30 lat, a miał pod sobą oddziały partyzantka WIN w inspektoracie Puławy. Wiedział, że bój jest przegrany, mógł wyjechać, ale on nie chciał swych braci zostawić. Został tu, gdzie jego dom. Nie miał 30 lat, a miał pod sobą oddziały partyzantka WIN w inspektoracie Puławy. Wiedział, że bój jest przegrany, mógł wyjechać, ale on nie chciał swych braci zostawić. Został tu, gdzie jego dom. Kwiecień 4-5 to rozbicie katowni w koło. NKWD na każdym roku mordowni. I Gołka i Orlik mieli swój chytry plan. Nikt im tego nie zapomni, ruskim dali się we znak. Właśnie tak, 44 partyzantów, wojowników, bez kitu, tu gotowych do ataku sprytnie. Schowanych w murach niby operacyjna grupa. Tak naprawdę będą mieli niezły uwag, wyniek pierwszy oficer, a i Gołka mu rzecze. Żeśmy tu operacyjnie ze stolicy, no przecież. Przywieźli 6 bandziorów bez grama pozorów. Komu jak komu, lecz komu coś zwietrzył ziomuś. I bracił po rosyjsku i sięga do kabury. Lecz Orlik był szybszy i sowietki nie odpuli. Budynek otoczony, a w tym czasie już reszta zebrała swoje plony, górą orzeł jest nieresztka. Uwalnianie więźniów, a ubecy na piętrze. W 5, może 6, każdy ze strachu się trzęsie. I pięknie, bo odsież nie dociera na czas, a wszyscy partyzanci dawno poszli hurtem w las. Uwalnianie więźniów, a ubecy na piętrze. W 5, może 6, każdy ze strachu się trzęsie. I pięknie, bo odsież nie dociera na czas, a wszyscy partyzanci dawno poszli hurtem w